Kochani, za dwa lata będą mistrzostwa świata w piłce nożnej. Przedstawiam wam puchar, który tutaj jest FIFA. Futbol, futbol. Wszyscy ekspaci tak zwani, czyli obcokrajowcy, jechali tutaj tak jak ja, do pracy głównie. Niektórzy osiedlili się, stali trochę dłużej. Z Polaków, których znam, jest teraz tutaj 800 osób. Jak przyjechałam, było 100 osób. I najdłuższa osoba, która ma tu najdłuższy staż, to jest 15 lat. Z tych osób, które znam. Następnym etapem jest, kochani, Doha w Katarze. Jak widzicie, czujecie i słyszycie, mam trochę głos zdarty, mam nadzieję, że mi wybaczycie. No i zapraszam was na relację z kolejnego nowoczesnego miasta arabskiego. I tutaj to jest akurat nie państwo, miasto, w którym też będą mistrzostwa świata w 2020 roku w piłce nożnej. Przy okazji właśnie wychodząc zobaczyłem puchar. Tak, zapraszam was na relację, głos trochę zdarty, ale damy radę. Serdecznie w Katarze. Nazywam się Anna Flota, jestem tu przewodnikiem już od 7 lat. Zapraszam was do odkrywania tego niesamowitego kraju, do poznania ciekawostek wraz z firmą Atlas Tours. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnym mieście na naszej trasie po Zatoce Perskiej. To jest po Zatoce Perskiej. Był Oman, były Emiraty. Dzisiaj piękny Katar, nowoczesny Katar. Zwiedzamy Dohę. Zapraszamy, chodźcie. Kochani, tutaj w Doha, w Katarze są przepiękne plaże, nie tylko wieżowce. No ja, jak widzicie, no chciałam trochę wam więcej opowiadać o tym Katarze tutaj, o Doha, ale po prostu troszkę mam zawalone gardło, nie wiem, czy to jest infekcja taka związana z piciem zimnego wina, słuchajcie, czy cokolwiek, ale na miejsce jest cudowne. Także oprócz tego, że jest tu bardzo gorąco, jest dużo wieżowców, jest czysto, to podobno jest tu kryzys, to można tutaj też po prostu pobawić się, pokąpać się. Są tu plaże publiczne, ciepła woda i słuchajcie, no taka ciekawostka, że właśnie oprócz tego jest tutaj też w Katarze ładna plaża. Z Kataru, z Dohy. Pozdrawiamy, cześć, tak. Cześć. I zapraszamy na vloga Mixtravel z Atlas Tour. No pewnie, że tak, zapraszamy, super vlog.